Kiedy on ją kupił i wziął ją do rzeźni, oczywiście rozpruł, bo był rzeźnikiem i brał na mięso, to z jej wnętrzności wysypały się po prostu normalnie prawdziwe skarby. Witam serdecznie w kolejnym odcinku sylwestrowym History Hiking. Partnerem tego odcinka jest Fabryka Wnętrz. Jest to producent mieszkań gotowych do zamieszkania. Obecnym i przyszłym klientom Fabryki Wnętrz oraz naszym widzom życzymy szczęśliwego nowego roku i samych zwycięstw w nadchodzącym 2021 roku. Natomiast dlaczego podjęliśmy się sytuacji, że kręcimy to w tym samym miejscu, którego był pierwszy odcinek History Hiking? No bo ten rok był dla nas wyjątkowy. Zresztą myślę, że dla wielu z Was był też wyjątkowy w sensie tego, co dzieje się na świecie i w Polsce. Pomyśleliśmy sobie, że kiedy zaczynaliśmy historię hiking, zaczynała się pandemia. Kiedy kończymy ten rok i nagrywamy ten odcinek, ta pandemia dalej szaleje. I pomyśleliśmy sobie, że świetnie byłoby zakończyć właśnie ten rok tym samym miejscem, gdzie zaczynaliśmy historię hiking. A więc właśnie w Krakowie, na Dietla, przy tym samym stole, przy smaku tej samej herbaty z XIX-wiecznej zestawy, gdzieś tam kiedyś przez kogoś ukrytej w 1945 roku, przy tym samym piecu, tych samych drzwiach. Więc dzisiaj odcinek właśnie będzie trochę o wspomnieniach, o tych, którzy zostawili nam pewne świadectwa, opowieści, a niestety odeszli w tym 2021 roku. Będzie też o sytuacjach, które nie zdążyliśmy Wam opowiedzieć w tym właśnie półrocznym działaniu History Hiking. Więc zapraszam Was na taką delikatną, sentymentalną podróż w ten właśnie 2020 rok, który odchodzi. I wierzę, że z nowym 2021 rokiem myślę, że wszystkim nam i Wam i nam będzie na pewno łatwiej i lepiej. Muszę Wam powiedzieć, że jesteśmy onieśmieleni tym, co zrobiliście. Wykupiliście cały nakład książki Faszystowska Mać, w której spisałem wspomnienia mojego dziadka Wojciecha Szczeciniaka. Bardzo Wam za to dziękujemy. Ponieważ wielu z Was wciąż chciałoby zakupić moją książkę, postanowiliśmy wydać Faszystowską Mać w formie e-booka. Możecie ją zakupić i od razu ściągnąć w linku pod filmem. Wybrane dramatyczne historie przedstawione w tej książce opowiedziałem Wam w poprzednim odcinku i myślę, że nieraz jeszcze do nich wrócę. Pierwszą postacią, jaka mi się przypomina bardzo intensywnie, która odeszła w 2020 roku, to Józef Wilkomirski, powstaniec warszawski, mieszkaniec Wałbrzycha, człowiek, który dla Wałbrzycha oddał praktycznie całą swoją duszę i serce. Bo to był ten, który założył Filharmonię Sudecką, honorowy obywatel tego miasta, człowiek, który dla tego miasta pozwał niezwykle wiele dobrego. Zbudował wiele dobrego, oddał wiele dobrego. Niestety w 2020 roku, dokładnie w rocznicę Powstania Warszawskiego, odszedł od nas. I miałem okazję z nim rozmawiać dzięki mojemu przyjacielowi z Wałbrzycha, dziennikarzowi Arturowi Szałkowskiemu. Praktycznie co roku przychodziliśmy do niego z wizytą na jego urodziny. Zawsze Jan Ołdakowski, dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego, przy pomocy naszej serdecznej koleżanki Arlety Zalewskiej, dedykował i dawał mu różnego rodzaju świetne pamiątki i nawet okraszał to gadżetami, czapką z Muzeum Powstania Warszawskiego, świetną polówką. I myśmy zawsze z tymi darami przychodzili do pana Józefa, a on wtedy cofał się w czasie i opowiadał nam, jak wyglądał tamten czas, czas powstania, ale także ten czas, który przyjechał na ziemię zachodnie i budował te nowe, no powiedzmy, jak oni twierdzili i czuli, lepsze i inne po wojnie życie. Ale najbardziej utkwiła mi w opowieść o getcie warszawskim, kiedy getto płonęło. I Wilkomirski opowiadał, że był to czwartek, kiedy jechał tramwajem i trzymał przy sobie małe skrzypce, oczywiście w pokrowcu. Jechał tramwajem, ten tramwaj jechał dość powoli. Przez szyby widać było płonące getto. Było słychać strzały. I w pewnym momencie zobaczyli na balkonie postać, która
płonęła odzież. Ta postać wyszła na balkon i skoczyła. I takie uderzenie o bruk. Mówi, że cały tramwaj zamarł. Nagle nastąpiła głęboka, po prostu zwykła cisza. Wszyscy, mówi, zdawaliśmy sobie sprawę, co dzieje się po drugiej stronie muru. Ty myśli pan, mówi do mnie, że my nie wiedzieliśmy, że Korczak poszedł do gazu? Wszyscy w Warszawie wiedzieli, że Korczak z dziećmi wyszedł do gazu. Ta informacja rozchodziła się jak światłowód współczesny dzisiaj, jak niezwykłe światło słońca, z taką potężną błyskowością. Dochodziła do każdego umysłu, do każdego domu. Wszyscy o tym doskonale zdawali sobie sprawę. Opowiadał mi również o podziałach w Powstaniu Warszawskim. Tak, były takie podziały. Mówi, myśmy się bili na barykadzie z chłopakami z Armii Ludowej. Niemiecka kula nie wybierała. Tak samo trafiała w NSZ-owca, w AK-owca, w gościa z batalionów chłopskich, czy chłopaka z Armii Ludowej. Wrogiem był Niemiec i myśmy się bili wspólnie. Dzieliliśmy wspólny chleb na barykadzie. I kiedy nasze dowództwo wykonało, w sensie przy akcie kapitulacji, uzgodniło warunki kapitulacji, to tych chłopaków nie wzięło w ogóle pod względy. I myśmy, wychodząc do Niemców, pokazując naszą legitymację albo opaskę, byli brani do niewoli jako jeńcy. A tych chłopaków nie wzięto. Więc gdyby Niemcy przy nich, gdyby szli do niewoli, nie znaleźli tego, co wcześniej powiedziałem, zostaliby rozstrzelani, rozpruci na jakiejś barykadzie. Co w ten czas zrobiliście? Zapytałem. Odpowiedział, legitymację, które mieliśmy, po prostu oddaliśmy im, a myśmy wyszli na opaskach. I dzięki temu czwórce chłopców po prostu uratowałem życie. Wspominam bardzo mocno pana Wiłkomirskiego i jeszcze pamiętam jedną rzecz, która tak niezwykle utkwiła mi w głowie, bo ja pochodzę z ziem zachodnich. Opowiadał mi, że bardzo nigdy nie lubił, kiedy mówiło się, że cała elita zginęła w powstaniu. Ja przeżyłem, wielu innych też. To myśmy przecież odbudowywali ten kraj. Czy myśmy też nie byli? To stworzyłem całą filharmonię, która grała i gra do tej pory. Jest wizytówką Dolnego Śląska na cały świat. I to zawsze było w jego słowach właśnie takim delikatnym, taką delikatną cielnią. Bardzo, bardzo zawsze to podkreślał, że ta elita przeżyła. Nie cała elita zginęła. Dużo nas przeżyło i potrafiliśmy ten kraj na nogi postawić po tym, co się w czasie wojny skończyło. W 2020 roku pamiętacie na pewno odcinek o tym, jak zdobywano tak zwany Dziki Zachód, o Kazimierzu Wiśniowskim. To był bardzo bliski człowiek. Myśmy w odcinku opowiedzieli dość sporo informacji o nim, ale też nie powiedzieliśmy wszystkiego. Człowiek ten przyjechał jako pierwszy Polak do Wałbrzycha, a potem znalazł się w Walimiu. To on przydzielał na przykład pierwszym Polakom, którzy mieli zajmować funkcje na dawnych zakładach, dawnym przemyśle, mieszkania. Proszę wyobrazić, że miałem taką sytuację, że poznałem Niemca, byłego niemieckiego mieszkańca Walimia, który w tamtym czasie miał 8-9 lat. I wy go zobaczycie w filmie Powiernik, więc nie będę zdradzał teraz jego personaliów. Natomiast ten Niemiec kiedyś na zdjęciu rozpoznał Kazimierza Wiśniowskiego i mówi do mnie, ten człowiek przyprowadził do naszego mieszkania w 1945 roku we wrześniu kierownika, który nazywał się Peter Lesz, i zapowiedział temu kierownikowi, że tu mieszka kobieta z dwojgiem dzieci. Masz być dla niej szlachetny i miły. My z dziećmi nie walczyliśmy i nie walczymy. Nie jesteśmy tacy, jacy byli SS-mani i naziści, hitlerowcy niemieccy, którzy mordowali dzieci. Masz być dla nich bardzo szlachetny i bardzo miły. I rzeczywiście, mówi ten Niemiec, ten Peter Lesz, pierwsze co zobaczył, żejemy pokrzywy albo lebiodę, którą, albo zgniłe jabłka, któreśmy nazbierali, powiedział, że to jest nie dla krów. I otworzył puszkę, konserwę, dał kawałek chleba, bo oni też mieli chleb w konserwach, i powiedział, to jest dla ciebie. Oczywiście miał pełne prawo do tego, aby pozabierać wszystkie cenne rzeczy w tym mieszkaniu, i tak oczywiście też już zrobił. A kiedy tych Niemców już wysiedlano, to przyjechała ciężarówka, zabrała wszystkie meble i wyjechały gdzie? Do Krakowa, bo z Krakowa pochodził pan Lesz. Ale ten Niemiec, kiedy rozpoznał pana Kazimierza, powiedział, że to był bardzo porządny i szlachetny człowiek. I mimo całego okropieństwa wojny, jakie doznał pan Kazimierz, albo doznał bardzo mocnego, myśmy o tym w odcinku opowiadali,
to wciąż potrafił oddzielić złoczyńcę, mordercę, gnoja, który zabijał, od kobiety z dwojgiem dzieci, która nie miała nic z tym wspólnego. I to był okaz i wzniosłość człowieczeństwa. Chciałbym również wspomnieć Stanisława Bąka. To ostatnia strata i bardzo szybka strata, bo z 2 miesięcy do tyłu. Pamiętacie odcinek, w którym pokazywaliśmy, jak został grabiony Pałac Wiedlińce, jak prezes ostatniej spółdzielni rolniczej wycinał żyrandole, piękne zdobione balustrady, jak na przykład niektórzy z dyrektorów fabryk, które w tamtym czasie mieli tam domy zdrojowe albo domy poczynkowe, wycinali porcelanowe szczebelki, to tam właśnie w tym odcinku był Stanisław Bąk. Odszedł. Niestety chorował na nowotwór. Odszedł i był nam niezwykle bliski. Ja ze Stanisławem Bąkiem znałem się od 2005 roku i byłem z nim do 2020 roku na Pałacu Wiedlińce. Znałem mnóstwo opowieści i one zawsze były niezwykle barwne. Przypominam sobie opowieść na temat pewnego schowku i pewnego skarbu. Otóż, proszę sobie wyobrazić, że tam w tym dawnym właśnie dworze Wiedlińce była rolnicza spółdzielnia produkcyjna, która istniała do 90. lat. I przyjeżdżał rzeźnik, który kupował tam świnie. I pewnego dnia ten rzeźnik przyjeżdża, Stachu to właśnie widział, i mówi do szefa spółdzielni, że on kupuje wszystkie świnie z tej zagrody, której kupi przed chwilą jedną. Dlaczego chcesz kupić wszystkie? Zawsze kupowałeś jedną. Nie biorę wszystkie. Jakie pieniądze? Jakie są potrzebne? Ja płacę, bierz. Ale słuchaj, dlaczego ty chcesz kupić wszystkie? No powiedz nam, co się dzieje. Więc on tak wziął na bok i mówi, słuchajcie chłopaki, patrzcie. I z fartucha wyciąga całą garść złotych pierścionków, biżuterii i złotych monet. Oczywiście pogryzionych, lekko i zmielonych. Teraz sobie proszę wyobrazić. Jedna ze świń ryjem wygrzebała depozyt niemiecki i zjadła po prostu pierścionki, w których były jeszcze kamienie szlachetne. Kiedy on ją kupił i wziął ją do rzeźni, oczywiście rozpruł, bo był rzeźnikiem i brał na mięso, to z jej wnętrzności wysypały się po prostu normalnie prawdziwe skarby. I on wtedy pomyślał, zawładnięty tą wizją bogactwa, że wróci, wykupi wszystkie i wszystkie mają skarby. Okazało się, że tylko ta jedna miała, bo później te świnie były wybijane i każdy ten z masaży oglądał, czy nie ma w tych właśnie wnętrznościach skarbów. Nie było, tylko ta jedna gdzieś właśnie w rogu wygrzebała to, co być może ktoś właśnie z Niemców po prostu schował. I to były Stacha opowieści. Była też opowieść o pewnym duchu, ale o tym już opowiadaliśmy wam w odcinku na temat tego, jak tam, jak sytuacja wyglądała w grobowcach, przy plądrowaniu grobowców. Chciałbym jeszcze wspomnieć drugą stronę. Był taki przypadek na Jedlince, że przyjechał Niemiec. Nazywał się Dietmar. Nazwiska nie wymienię. Dlaczego? Dlatego, że być może jeszcze żyje, a myśmy nie mieli umowy, abym ja wymienił jego nazwisko. I to było lato. Przyjechał ze stanu Nowy Jork, a mieszkał w Tannhausen, czyli w dzisiejszej Jedlince. Oprowadziłem go, porozmawialiśmy sobie bardzo szczerze i powiedział do mnie, że chciałbym mnie gdzieś zaprowadzić. Poszliśmy do jego dawnego mieszkania. Powiedział, że w 1945 roku, kiedy skończyła się wojna, został sam razem z mamą i młodszą siostrą, która nazywała się Lizelot, chyba bodajże. Tak, Lizelot. Ojciec nigdy nie wrócił z frontu, zginął. Generalnie ja zawsze wtedy sobie myślałem, że jeżeli ktoś wywołał wojnę, no to musi się liczyć z konsekwencjami tego, co się stało. I tutaj naszych też wielu ludzi zginęło. Ale on powiedział do mnie, że kiedy dowiedzieli się w 1946 roku, że są na liście wysiedlonych, i użył słowa wysiedlonego, nie wypędzonego, niektórzy dalej uważają, że byli wypędzeni, użył słowa wysiedlonego, to powiedział, że jego mama wraz z siostrą i nim schowała do kanki po mleku całą ich rodową porcelanę. I powiedziała, popatrz Dietmar, tu jest grusza w naszym ogrodzie i my pod tą gruszę to wszystko chowamy. Jeżeli jak tu wrócimy, bo nie wiemy kto i kiedy, jak się to wszystko powiedzie, kto z was wróci, czy ja, czy wy, pamiętajcie, że zawsze nasz dobytek jest pod tą gruszą schowany. I dlaczego pod gruszą?
bo ta grusza będzie rodziła pyszne, słodkie gruszki. I ci, którzy tu przyjdą, też będą te pyszne, słodkie gruszki jeść i na pewno je nie wytną i będziecie mogli po niej trafić. I ja tak stoję i z nim idę, a on mówi do mnie, widzi pan, panie Łukasz, ta grusza do tej pory stoi. Mała przerwa. I była jeszcze jedna sytuacja, kiedy on powiedział, że chciałby wejść do swojego mieszkania. Więc powiedziałem, że mu pomogę. Zapukaliśmy tam, gdzie on mieszkał. I proszę sobie wyobrazić, jakie zdarzenie losu. Otwiera drzwi nauczyciel emerytowany historii. Polski nauczyciel emerytowany historii. I kiedy ja mu mówię, kto on jest, to przecież ten człowiek od razu otworzył serce. Przecież był historykiem. Wie, że w historii to są różnego rodzaju zamieszania i ludzkie wybory. I że ludzie oceniają się przez charakter, a nie przez narodowość. Zresztą, co ten Dietmar miał tam? Niecałe 9, może 10 lat, kiedy się skończyła II wojna światowa. Weszliśmy do tego mieszkania. Otworzyliśmy to mieszkanie, a Dietmar z fotograficzną pamięcią powiedział, gdzie był sekretarzyk ojca, gdzie stała kołyska brata, powiedział, gdzie ojciec miał swoje biurko, gdzie się bawił, jakie miał zabawki, w którym miejscu mama smażyła placki. Wszystko z fotograficzną pamięcią. No i potem przyszły emocje, padł, zalał się łzami. Wyszliśmy na zewnątrz, wziął mnie pod rękę, pamiętam to jak dziś i mówi tak. Ty jesteś dobrym człowiekiem. Zrobiłeś coś, czego nigdy nie oczekiwałem od Polaka. Wojna była okrutna, ale powiem ci czegoś, czego nawet nie mówiłem własnym wnukom. W 1945 roku w lutym tą drogą i wskazywał główną drogę Wiedlińce szły komanda ludzi w pasiakach. Nie wiedziałem skąd szli. Ja dzisiaj wiem, była to ewakuacja Arbeitslager Riese, a więc obozów pracy w Górach Sowich. Nie wiedziałem skąd szli. Maszerowali drogą. Ale z tyłu szli ci, którzy nie mieli siły iść. Ledwo żywi. Odpadali od kolumny. Zostawali na śniegu. Zaklejały im się buty, które miały szmatami jakieś drewniaki owinięte. I widziałem, jak SS-man tych, którzy nie mogli iść, pistoletem dobijał. Nawet wiem, gdzie ich zakopano. Później była tam w 70-tych latach budowa mostu. Prawdopodobnie te szczątki odkopano, ale nikt nie zgłosił, że byli tam więźniowie, dlatego, że stwierdzono, że na pewno mogą przeszkodzić w budowie. Był to czas różny, czas PRL-u, taki, który no nie dziś, tak jak jest dziś. Dziś powinno, myślę, dziś na pewno byłoby to zgłoszone. Teraz wyobraźcie, że gdyby nie właśnie taki delikatny gest wprowadzenia kogoś do mieszkania, w którym nie był, być może ta informacja, o której wam powiedziałem, nie wyszłaby nigdy na światło dzienne. Na sam koniec myślę, że wspomniałbym jeszcze o kimś niezwykle ważnym. Zresztą noszę kawałek pamięci tego człowieka. Tutaj na dłoni jest to flaga węgierska. Wspominam Lajosza. Nie mamy kontaktu z Lajoszem. Nie odpowiadał już na telefony od naszej przyjaciółki, więc możemy przypuszczać, że odszedł albo jest w szpitalu, a myśmy mieli tylko kontakt z nim, nie mieliśmy z żadną rodziną. Lajosz był węgierskim Żydem, który przez Auschwitz trafił w Góry Sowie do obozu Schotterwerk, czyli dzisiaj Górzca Górna, i do obozu Dornhau, dzisiejsza miejscowość Kolce. I pamiętam taką niezwykłą opowieść z jego relacji, która uratowała mu życie. Opowiadał, że u niego w komandzie, tam gdzie oni pracowali, był taki kapo, którego nazywano Kulawy. Kulawy był zbrodniarzem. Kulawy mordował codziennie z zamiłowania. I ale Kulawy zawsze skradał się po cichu do więźniów, którzy albo przerywali pracę, albo odpoczywali, albo zwalniali tempo. Wtedy trzonkiem od kilofa od tyłu uderzał tu w potelicę i człowiek umierał. I Lajosz opowiada, że pewnego dnia pracując, kopiąc właśnie rów melioracyjny, kopie ten rów i gwiżdże sobie delikatnie operetkę Liszta. Uwielbiał Lisztę, jego ojciec był adwokatem, matka wykładała literaturę węgierską, więc był dobrego domu, szeroko wykształcony. Śpiewa sobie tą operetkę Liszta i kiedy podnosi wzrok przed nim, jak w mrowisku, wszyscy więźniowie się uwijają, biegają, odwraca się do tyłu, a za nim stoi Kulawy z trzonkiem od kilofu. Lajosz mówi, zamknąłem oczy i czekałem na śmiertelne uderzenie. A Kulawy, cichutko nic nie mówiąc, patrzył na mnie i po chwili, kiedy ja wciąż czekałem na śmierć, odpowiedział, co śpiewasz, chłopcze?
powiedziałem Herr Capo, Liszt operet, operetkę Liszta. Bardzo mi się podoba to, co śpiewasz. Jestem znudzony, nie mam w obozie radia. Będziesz przychodził codziennie i będziesz mi śpiewał. I tak Lajos przetrwał obóz Dolchau i tak to, co dzisiaj powiedziałem, mogłem od niego usłyszałem, mogę to powtórzyć, przez właśnie czysty przypadek i czystą operetkę Liszta Lajos przeżył Gehenne Arbeitslager Riese. Przypominam sobie jeszcze jedną historię, która też dała mi wiele do myślenia. Otóż w Górysowie przyjechał były niemiecki mieszkaniec, nazywał się Otto. I Otto miał życzenie, abyśmy poszli na stary XVIII-wieczny cmentarz. To jest najstarszy cmentarz w rejonie Walimia Górsowich. Oczywiście po niemiecku pamiętam jeszcze czasy Fryderyka Wielkiego. Abyśmy poszli tam i poszukali na grobku jego ojca, matki bądź dziadka. Odpowiedziałem mu, że to jest niemożliwe. Dlatego, że te cmentarze padły łupem po wojnie szabrowników. Jeżeli ten nagrobek był z czarnego marmuru, przepraszam, on powiedział, że był, to tam nie ma po nim śladu. Ale on mnie tak bardzo mocno prosił, liczył na to, że być może jakiś kawałek się znajdzie, że stwierdziłem, dobra, pójdziemy. Wzięliśmy łopatę, grabie, bo to była późna jesień, taką jeszcze brechę, żeby podnosić te różnego rodzaju złamane, pogięte gzymsy i poszliśmy szukać. Szukaliśmy bardzo długo, nie znaleźliśmy nawet odrobiny fragmentu. I oczywiście widziałem, że był niezwykle zasmucony tym, że się nie udało. Natomiast zapytał się mnie wtedy, kiedy jeszcze tak odpoczywaliśmy na takim drewnie, które tam upadło, starym drzewie. Siedzieliśmy na tym drzewie, na tym pniu i on zapytał się mnie, i to było takie dość ciekawe, zapytał się mnie, co twoja rodzina robiła w czasie II wojny światowej? I to mnie tak podniosło lekko. Powiedziałem mu, że mój dziadek był więźniem obozu koncentracyjnego Birkenau. Koncentracją Lager, Haftlinger, czyli niewolnik. On odpowiedział, Haftlinger, że nie za bardzo rozumie. Gefangen, więzień. Gefangen to więzień no, takich, powiedzmy, zakładów karnych. Ja mówię, że nie. Haftlinger, niewolnik, bo tak nazywali. Haftlingów, więźniów, niewolników. Aha, no dobrze. A jak to się stało? A ja jeszcze powiedział do mnie, to Herr Lukas, bist du Jude? Czy pan jest Żydem? Ja mówię, nie, jestem Polakiem, nie jestem Żydem. Niemożliwe, tylko Żydzi byli w Birkenau. Ja mówię, nie, Herr Otto, byli tam również Polacy. Dziadek mój był, ja jestem tego świadkiem i przykładem, że tą historię dalej przekładam i pielęgnuję. W ten czas wydałem książkę faszystowską mać. A on mówi do mnie, no dobrze, a czy możesz mi powiedzieć, jak on tam trafił? Nie wiem, tak, oczywiście, opowiem ci. Został skierowany do robót przymusowych do Niemiec i tu już wytłumaczyłem, nie chciał tyrać dla Germańców i uciekał z pociągu w Trzebini na stacji. Został złapany przez żandarmów niemieckich za to, że popełnił przestępstwo wobec Rzeszy. Dostał na specjalnym sądzie, a wcześniej pobity przez gestapo, pół roku koncentracją lager. I tak trafił właśnie do Birkenau. A Otto odpowiedział, no tak. Gdyby nie uciekał, no to by nie trafił, no niepotrzebnie uciekał. Wtedy zrozumiałem sobie, że mam do czynienia z człowiekiem, który miał w czasie II wojny światowej kilkanaście lat. Mimo tego nikt nigdy nie wyrównał mu i nie wyczyścił obłąkania narodowego socjalizmu, które spowiło jego umysł. To też było trochę przykre i żałosne, że nikt nigdy tym człowiekiem się nie zajął. Ale on był zawstydzony, bo kiedy dowiedział się, że wnuczek więźnia z obozu koncentracyjnego pomaga mu szukać i robi to całkowicie bezinteresownie, grobu bądź na grobku kawałka rodziców, pod koniec, kiedy się rozstawaliśmy, powiedział do mnie, że niewiele w mojej szkole się o tym mówiło i w domu. Nie wiedziałem, że Polacy byli w Birkenau i nie wiedziałem, że zostawali tam zamykani za to, że po prostu byli przez nas mordowani i szykanowani. Bardzo mi przykro z tego powodu. Bardzo panu dziękuję. Nigdy więcej się już z nim nie spotkałem. To na tyle w odcinku, który wspomina rok 2020. Mam nadzieję, że ten rok 2020 dla wszystkich nas ciężki
zostanie za nami, za naszymi plecami, a nowy 2021 przyniesie wszystkim nam i wam sporo niesamowitych przygód i przeżyć, a przede wszystkim da nam dużo odporności i zakończy tą mroczną pandemię, która i Polskę, i świat ogarnęła. Słuchajcie, wszystkiego najlepszego jeszcze raz w nowym nadchodzącym roku. Cieszę się, że mogliśmy wszyscy, i Łukasz Herod, i Krzysztof Bąk, i Mateusz Kudła, i ja, być z wami przez ostatnie pół roku tego odchodzącego 2020 roku. Do zobaczenia. Pamiętajcie o subie, o łapce w górach i dzwoneczku. Jeżeli macie ochotę nas wspierać, wspierajcie. Do zobaczenia. Szczęśliwego nowego roku. Serdecznie pozdrawiamy naszych patronów. Konrada Balanowskiego, jeszcze nie poznałem, ale liczę, że kiedyś poznam. Michała Bodakiewicza, również liczę, że się poznamy. Witolda Chojeckiego, bardzo chciałbym poznać. Annę Dylewską, która jest bardzo długo z nami i pisze super komentarze. Gorąco pozdrawiamy panią Annę. Adama Guska, którego również liczę, że poznamy. Bartosza Karola, Adama Kudłatego, myślę, że na jakimś spotkaniu na pewno panowie do nas przyjadą. Wojciecha Srokę, Rafała Subotkę. Pan Rafał chyba kupił ostatnio książkę Faszystowska Mać, a Wojciech Sroka na pewno lubi Gulesowie. Michała Trybała i Jarosława Zembeka, którzy bardzo często piszą w naszej grupie Loża Patronów na Facebooku. Pozdrawiam was serdecznie i dziękuję wam wszystkim, że wspieracie nasz kanał. Naszymi mecenasami są również Marzena Bodzionny, Wojciech Byrski, Michał Chmielarczyk, Artur Chojecki, Michał Dura, Michał Folga, Remigiusz Golanowski, Michał Górski, Mirosław Kanak, Radosław Karwiński, Anna Kudła, Maciej Lemański, Norbert Mądrzak, Michał Miłoń, Jarko Motocykle, Mieszko Musiał, Piotr Pomieczyński, Piotr Przonda, Damian Śleb, Mariusz Słyszewski, Krzysztof Taborski, Michał Wojton, Piotr Woźniak. Dzięki wielkie za wasze wsparcie.